Siemano, witam Cię w kolejnym filmie. I tym razem pierwszy film, można powiedzieć, że zimowy, chociaż zimy jeszcze nie ma. Ale rośliny w większości już są w szklarni. Kompletnie nieustawione sensownie, bo jeszcze będzie przestawiony i będzie parę roślin więcej tu. Ale jakieś rzeczy już tu powsadzałem. No i co? Półeczka. Od półeczki sobie zaczniemy. Półeczka, no, są sadzoneczki. O, to mamy Riginę. Ona zesztywniała trochę. To była fajna agawa neomeksykana. Dwuletnia chyba nawet już jest. Jest naprawdę mała. Ma 10 cm. Karłatka, trochę karpusy. No, jakoś to sobie leży tu. To jakiś sukulent. Tu rigidy, one będą pewnie na sprzedaż. O, jaka szorstka. To 6 sztuk tego. To są roczne. Tak wygląda roczna rigida, jakby ktoś nie wiedział. Jakieś aloesy ościste, inne sukulenty, mało agawy. Tam jeszcze jakiś sukulent, ale nie wiem co to nawet. Bananowce wykopałem. No i co? Basio, tak? Zostały przymrożone, dlatego nie mają liści. Zresztą widać to po liściach, tych końcówkach liści, co zostały, że były zmrożone. No i co? No i Basio trochę podrósł w sumie. Pień ma. No, dość konkretny tak naprawdę. Nie obejmę go. Nie ma takich szans. Ale to i tak jeszcze mały Basio, bo idę na stąd doniczką, to on jest 1,40 może. Lastiokarpa. Też wykopana w tym roku, mega dużo odrostów. Liczyłem je, ale nie pamiętam ile ich było. To jest główny pień. No, w miarę. Coś to podrosło, też była zmrożona, jak widzicie. Był jeden przymrozek i wystarczyło. Więc wykopałem. I od razu do doniczek i wsadziłem do szklarni. I tak sobie od tej pory stoją. Jedną lastiokarpę rozdzieliłem. Taką, a taką w miarę grubą, taką większą, jaką znalazłem tam. I tutaj Maureli. O, jaki ma. Pytanie, czy to wirus, czy co to się stało. Ale pewnie przez to, że był wykopany, chociaż to wygląda jak wariegacja. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale pewnie jakiś wirus, no nieistotne. No też nawet podrósł. Nawet jest dość gruby. Tutaj Cordelina Red Star. Jakaś kupiona z malutkiej sadzonki, ale strasznie mi się nie chce trzymać. W doniczce rośnie na korzeniach. Widzicie, co to się stało. Jakoś tak się chwieje. O. Nie wiem, co to. Tu widzę, że z tego już nic nie będzie. Są miękkie. Mogę ją oderwać w sumie. A nie, to jest zielona figa po prostu. A to dobrze wiedzieć. Pytanie, czy ona jest niedojrzała? Czy ona jest dojrzała, dlatego jest miękka? Smakuje jak niedojrzała. Albo jest niedojrzała. Ciężko powiedzieć. Albo jest niedojrzała. Albo, no, już liście spadają na zimę właśnie. Widzę. Ale tego nie zjem, bo to nie ma smaku i tak. Więc chyba jest niedojrzała. Albo po prostu nie ma smaku, bo nie było słońca. Jest też taka szansa. Pytanie, czy taka mała też będzie. To w ogóle jest... Ma gąbkę w środku, już czuję, bo... Tak, tak. Ta jest na pewno niedojrzała. A ta wygląda jak dojrzała. Może ona jest dojrzała, tylko wyrosła i nie ma smaku. To chyba jest... A zresztą mam tu pakietkę. Branturki. Nie no, powinna być ten, brązowa chyba. Branturki chyba jest brązowa, tak jak zresztą na tym zdjęciu. Ale to spadnie tak wszystko. Cykasy, cykasy. No, jeden cykas. Ileś liści puścił? Ile to? Raz, dwa. 11 liści puścił. Wszystkie te, o, widzicie, ciemne są. Stare, jaśniejsze są. Nowe. Jeszcze są miękkie, jeszcze nie stwardniały, zobaczcie. Właśnie cykas jak puszcza liście, to ma takie miękkie te liście, a potem one sztywnieją i są wręcz ostre na końcówkach, a te są bardzo miękkie i przyjemne. Drugi cykas zresztą. Też chcę puścić liście.
pierwszy raz mi w ogóle rok w rok puściły cykasy liście. Nie wiem, jak to pokazać. Od boku. A trochę widać. O, widzicie to? Są nowe liście. Tylko one widzę, że stanęły. Niedobrze. Niedobrze, że stanęły. Liczyłem na to, że wypuści. No nie wiem, co z tym zrobiliśmy. Jakaś parada. Co, jak cykas puszcza liście, już jest zimno. Pasiflory też tu wsadziłem. One cały czas kwitnie, dzień w dzień. O, kolejny pąk. Tu przekwitnięty. O, tu kolejny kwiat. No, ona taka na drabince spora urosła. Z tyłu oleander. Jak co roku. Wszystko, co suche, pleśnieje na nim. Dawno tu nie byłem, dlatego tak dużo tej pleśni teraz widzę jest. Ale ja to zawsze odcinam albo wyrywam. I nie ma z tym problemu. Ta marilla też wykopałem. Miało owoc zawiązany, ale zrzuciło. Ta marilla stoi tam z tyłu. Widzicie pewnie. Już generalnie w tym roku stwierdziłem, że wleci. Wow. Stwierdziłem, że wleci do gruntu, jak widzicie. Jest przy samym oleandrze. Pięknie. No ten tu jest gdzieś grubo. Nie wiem, jak tam dojść, żeby wam pokazać. Ale ta marillo zostało pozbawione liści, pozbawione o końcówek, bo by się tu nie zmieściło. W doniczce go nie chciałem. No i zobaczymy, w tym roku jeszcze inna próba. W tamtym roku w doniczce tu wyzimował, średnio przezimował. Mówiłem, że go nie przezimuję już tu, ale stwierdziłem, że przezimuję. Ale jeszcze inaczej, czyli w gruncie. Nie wsadzałem już go w doniczkę. Tutaj figa z Węgier przywieziona już bez liści. Tam fikus. Waszka jakaś doniczkowa, a i ten trochę karpus. Ten trochę karpus skrył chyba. Będzie ciężko coś jeszcze uzyskać sensownego. No niby ten środek jest zielony. A on się przez półtora tak naprawdę chyba, no. Nic nie wysunął. Nic się nie wysunął, mimo że jest zielony, ma jednego zielonego liścia. Nic z tego. Nie wiem jak korzeń, nie zaglądałem. No tu trzykrotka jakaś sobie wisi. W sumie nie głupie, że tak ją powiesiłem. Tu trzykrotka, Jezu, pomarańcza. Tu pomarańcza trójlistna wybiła z podkładki pomarańczy, która zdechła niestety. Widzę, że tu sporo pleśni jest. Będzie trzeba zebrać te liście, bo się zrobi syf. Co, moja cytryna tu jeszcze jest. Miała tarczniki, ale zebrałem je mechanicznie, spyskałem dwa razy i już ich za bardzo nie widzę. To? Nie, to nie tarcznik, to coś innego. A nie, jeszcze są troszkę. O, widzicie tu na przykład. O, dla tych, co nie wiedzą, tak wygląda tarcznik. A jak nie widzicie tarczników, ale widzicie takie coś na cytrusach, to wiedzcie, że coś ją podjada. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Ale zawsze zauważyłem, że co by nie podjadało gdzieś u ludzi czy u mnie cytrusów, to one zawsze mają takie czarne coś na liściach. I to jest takie, że to schodzi, ale ciężko. Palcem. Nie wiem co, to może jakieś wydzieliny z tych zwierząt, co to podjadają. O, tu widzę kungfacik jeden. Krzaczek taki mały, dojrzewa jeden. Jeden jedyny, który urósł i się zapylił. Ale jest jeszcze twardy, czuję, więc jeszcze chwilę powisi. Ale pewnie do świąt zresztą powisi, tak jak zazwyczaj. Ale inny kungfacik, patrzcie. Drzewko kungfacik sobie daje radę w tym roku. I ma parę owocków. Mam nadzieję, że w tym roku mnie zrzuci iść zimą. Znaczy na wiosnę. Bo w tamtym roku tak zrobił. O, muszę posprzątać te liście, bo sporo spadło. To się zaraz syf robi. O, ale w tym roku daję radę. O, tu jeszcze są. No. I tak, o, sobie rosną. Tam jest jeden termowentylator. I jeden termostat. Tu jest drugi termowentylator. I drugi termostat. Także tak jak w tamtym roku, tu się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o sposób grzania. Folie na szklarni też już jest jakiś czas. Widzicie? A to z drugiej strony jest, ale wygląda jakby było z tej.
Zwykła niebieska folia UV. Jest na innych filmach. Tu jeszcze inne cytrusy z podkładek. Coś poddychało, coś poodbijało z podkładek. I takie drzewo mi się zrobiło. To z Hinotto chyba jest. Jeśli dobrze, chyba to była pomarańcza Hinotto. Tu mam oliwkę, która mi kwitła w tym roku. Druga oliwka, ta duża, jeszcze jest na zewnątrz. I patrzcie, ona mi kwitła i zawiązała dużo oliwek. I nawet są fioletowe. Nie wiem, czy one powinny być fioletowe w sumie. Czy to znaczy, że ona spadnie, ale ona jest miękka, czekajcie. Ona jest miękka. Jakiś sok ma w sobie. Widzicie? Jest pestka. Ojoj. Chyba nie jadłem bardziej gorzkich rzeczy. Tylko polizałem, bo w sumie nie wiem, czy to jadalne tak do końca. Pewnie jadalne. To oliwka europejska, to się chyba je. W sumie nie wiem, jak surowe oliwki smakują. Ale jeśli smakują tak, to drugi raz bym jej nie zjadł. W ogóle bym jej nie zjadł, tylko jest... Spróbowałem. Dobra, pokażę wam. Taka malutynka pesteczka. Jak u cytryny, nawet mniejsza jak u cytryny. Malutka oliwka była. Fioletowa taka. Trochę jak ten. Jak winogronowały. No i Albicja poczuła zimę. W sumie to dużo urosła. Takie drzewo się zrobiło z tego nawet. Taki pień. No cienki. To jest pień, żeby nie było. To jest patyk wspierający, których w sumie już nie wspierały. Jest cień od pnia teraz. O, tu jeszcze jak podrosła ta... jak ona się nazywa? Właśnie, jeszcze z Basio tego odrosta. Oddzieliłem jeden. Widzę, że się przyjął, bo już dwa liście puści w sumie. Także spoko, fajnie. Yucca aloifolia purpurea. O, tak się to nazywa. O, gdzieś do oderwania. Pierwszy się robi, jakiś taki na dole. No ale urosła. Trzy razy taka jest, jak ją kupiłem. Jak ją kupiłem, była jakaś taka. Tu, no dosłownie. Purpurea, jak widzicie, jest purpurowa. Wszystko się zgadza. I wygląda na taką miękką. Jak się na nią patrzy, ale... Ona jest cała, taka naprawdę sztywna. I końcówki ma nawet ostre, a jak ją kupiłem, to nie była taka sztywna i była zielona, więc chyba ma dobre warunki. Bo zesztywniała i zrobiła się rzeczywiście purpurowa, jak w nazwie. Tutaj jest sąsiada mi zjadł trochę krapusa przez płot. Tego, co był wykopany. Rósł w gruncie, potem go wykopałem. No i co? Odrośnie, no ale szkoda go. Wszystkie liście w sumie zjadło. Wkurzyłem się, no ale trudno. Takie życie. Z rzeczy na zewnątrz to się zmieniło tylko to, że jest brzydko, szaro, burę, deszczowo. I Dacylion dostał daszek. I nie wiem, czy na ważkę jeszcze nie założyć budki otwartej z jednym bokiem, żeby też na nią nie leciało. Tu jeszcze nie powiedziałem w ogóle o niej. Tu jest mandarynka. Tu jest moja cytryna z tyłu. To jest mandarynka. Mandarynka też sporo urosła przez 2 lata. W sumie to najwięcej chyba ze wszystkich cytrusów. I ona też ma tarczniki. Nie wiem, co się stało, ale w tym roku na zewnątrz mi tarczniki zjadły cytrusy. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Już widzę jakieś dziwne coś na liściach. To może od razu to wyrwę. A później z takich małych rzeczy potrafią się zrobić słabe rzeczy. O, cytryna też jeszcze ma, ale ten akurat nie żywy, bo ciemny. Muszę już teraz przejrzeć. Miała, kwitła, zawiązała owoce, zrzuciła wszystkie. Niestety, żadnego owoca nie będzie miała. No ale takie życie. Oleander? Oleander bardzo dużo urósł w tym roku w ogóle. Puścił wszędzie takie nowe ze środka, z dołu. Także w przyszłym roku będzie dużo gęstszy. No i co? I to chyba tyle. Jakieś nowości w domu. A no, wykopałem oczywiście bananowce te też w szklarni, co były. Są w domu. Z tego też pewnie będzie film. Czasu brak, więc filmów mało. Ale jak mam czas, to coś ogarnę, nagram. No i pokażę, co się zmieniło, nie? Dobrze wygląda to, jako podoba mi się. Jeszcze coś z zewnątrz się nagra przed zimą może. Albo już dopiero zakrywania roślin przed mrozem się okaże. No i to byłoby na tyle.
Dzięki za oglądanie. Do następnego. Siema.